Witam Was bardzo serdecznie. Znajdujemy się w pierwszym odcinku z serii Asy przez Tworzy w grze War Thunder. Tak, zamierzam przeprowadzić serię z tej gierki, bo jest naprawdę warta uwagi. Więc tak, odcinki będą się pojawiały różnie, bo to zależy, jak będę to nagrywał. I tak, gierka jest naprawdę fajna. Jestem w oddziale jest tak jakby squadron i jestem w PFB. Jest nas jeszcze mało członków, ale zawsze możemy dołączyć bardziej takich koksów. Tak, będziemy grali wszystkimi nacjami. Najbardziej wykokszony jestem z nacji rosyjskiej, ale to i tak jest jeszcze słabo. I niemieckie też są ładne, ale wiecie, Szwaby i te inne obrazy. Dobrze, no to polecimy sobie, sądzę, że polecimy sobie nacją rosyjską. Jak widzicie, mamy Jaka-9T, Jaka-9K, one są z trzeciego tiera, czyli wszystkie inne będą też rzucone na trzeci tier, ale mi to jakoś tam zbytnio nie przeszkadza. Pewnie będą jakieś statki, ale ja mam tu tak IU-2 i te jaczki. To moim zdaniem powinienem sobie tam nimi poradzić. Tak, ja nie mam premki, nie zamierzam kupować, ale no. Sorki, jakby co za mój głos, jakby wam tam ten, bo jestem chory troszkę i ten. I no. Wybaczcie. Tak, zamierzam jeszcze zrobić serię z Professional Simulator 2014, który wyszedł bardzo niedawno i będą się też z niego ukazywały jakieś serie. A odnośnie tamtego serwera z Minecrafta, jakbyście się tam ten, no to raczej nie będę tam grać, dostałem tam youtubera, ale troszeczkę zdenerwowała mnie administracja, ponieważ rozdawała darmowe EQ, wszystko rozdawała za friko, koksy, nie koksy, i każdy był tak wykokszony, że nikomu się tam nie chciało grać. No to ja nie rozumiem sensu serii, jeżeli ja mam game moda jedynkę i mogę sobie wziąć cokolwiek z EQ, przy czym administracja będzie mi coś rzucała. Dobrze, lecimy sobie jakim 9T. Tu jest działko 37 mm oraz 12,7. Tu jest 45. Tak, zobaczę, ogarnę sobie, bo nie wiem, jak bardzo tu będą lagi, ale sądzę, że będą dosyć mocne. To będę nagrywał z powtórek najwyżej, ale to tam myślę, że wam nie będzie przeszkadzać. To będę wybierał te najbardziej koksowe. No już widzę, że są lagi, więc jak coś zobaczymy się... Witam Was, jak widzicie, tamta mapka mi się niezbyt udała. Znajdujemy się w nacji niemieckiej. Celem mapy jest przejęcie trzech lotnisk. Mapka poszła mi tak, no, średnio. Dobrze, więc... Widzicie, wziąłem sobie He-112A 1.20. Samolot jest bardzo, bardzo celny. Naprawdę jestem z niego zadowolony, ponieważ jednym strzałem wolno pokonać go, trafiając w pilota, i bardzo łatwo jest to trafić. Więc tam lecimy. I tak, tu już się zaczynają samoloty.
krytycznie i zestrzeliłem pierwszy samolot. IŁA dwójkę, tam widzicie na czacie w prawym dolnym rogu. Zestrzeliłem drugi samolot nim, B-26A. Jedyną wadą w tym samolocie jest to, że jest bardzo... nie jest taki zgrabny, ale... za to celnością działka to pokazuje... krytycznie i zestrzeliłem Beef Fightera. No i teraz na dupę siadła mi... zaraz będzie, jak widzicie, I-15 siadło mi. I po nowej aktualizacji, gdy I-15 robi zakręt w 7 sekund, nie mówiąc o tym, że jest, że jeszcze może mu tam, można dokupywać mu różne, nie wiem, malowanie kadłuba, inne części kadłuba, jest po prostu, nie ma zwrotniejszego samolotu od niego, choć ma te siódemki, ale on po prostu cię, cię wykończy. Już byłem naprawdę cały czarny, ale jak widzicie, tu przyspieszę, bo na razie ten... Jeszcze trafiałem, widzicie, krytycznie trafiłem. Ale... drugiego krytycznie trafiłem, ale no... Nie dało się już więcej nic zrobić, bo byłem tak trafiony mocno. Dobrze, bo tutaj ładowanie. Już miałem wszystko, kadłub, te ster wysokości, wszystko oprócz silnika i dlatego jeszcze się utrzymałem. Chciałem jeszcze wylądować na lotnisku, dlatego ten podwozie, ale no niestety już było za późno. Jeszcze mnie tam dobija coś. No i wam to. Jeszcze zdążyło przeładować. Widzicie? No. I się rozwaliłem. Dobrze. Ładuje mi się samolot, mianowicie H-12, wersja B0. Dwie dwudziestki, dwie siódemki, 7,62. Naprawdę dobry jest samolot. Widzicie, długo to ładuje, ale dobrze, już jest. Tak, jest on zwinniejszy od swojego poprzedniego modelu. Ma mocniejsze działo, no, ma więcej w ogóle amunicji. Raczej nie, amunicja tu jest u niego tak, że on ma 150 amunicji 20 na obydwa działa, więc to nie jest jakieś bardzo zadowalające, ale jest to zadowalające, że ma dwie dwudziestki i dwie siódemki na pierwszym tierze, więc na przykład jakbyśmy wzięli jakiegoś kurczę, nie wiem, nawet rosyjskie Czajka, cztery siódemki, a on ma dwie dwudziestki, no to ją po prostu przecina. No i tak leciałem tu sobie. Jak widzicie, już miałem trzy fragi zdjęte. Tu leciałem, tu było chyba P26. Tam go raz trafiłem. O, tu leci. I jeszcze go zniszczyłem, widzieliście? Jeszcze zestrzeliłem go. Uszkodzenie kadłuba. I widzicie jak on opada, jak strzela się tymi dwudziestkami, to opada mu dziób i to nie jest takie, że nie jest taki celny, dlatego takie seryjki, takie ty i to jest naprawdę, to jest wtedy naprawdę bardzo, bardzo celne. Leciałem, bo mi się właśnie skończyła amunicja dwudziestek, przewinę wam to. I tu jeszcze nawalałem to. Jak będziecie teraz widzieli, powinniście zaraz widzieć. O, tu jest pojazd.
I widzicie, widzicie jak mi dziób schodzi? Widzicie? Ale samolot jest naprawdę, naprawdę dobry. Miałem zestrzelone 4 pojazdy naziemne już i to już jest wszystko. Wszystkie pojazdy, nic więcej nie zestrzeliłem. Mój team bardzo dobrze się spisał, bo prawie non-stop mieliśmy przejęte wszystkie lotniska, więc naprawdę spoczko. Dobra. Widzicie, goni naszego, ale już miałem tylko 7, jeszcze go tam trafiłem, coś roztrzaskał naszego. Jakbym miał, to jest właśnie ten błąd teraz tych, widzicie, teraz będę po nim, już myślę, że nikogo nie ma. Jak miał teraz 20, to już by było po nim, bo mu tak siadłem na ogon, ale no teraz dopiero mnie przeładowało. Gdzie on jest? On się chyba roztrzaskał, a nie. Tu roztrzaskałem P-36C. No, czołówka. No, na czołówkę nie szedłbym właśnie z nim nigdy. Bo jest naprawdę dobry, dobre ma działo. Jak widzicie, na przykład trójka, drugi poziom, jeszcze w ruskach. I co? I tu roztrzaskałem łagę trójkę, ale niestety urwało mi pół skrzydła. I to byłoby na tyle, ponieważ zanim wziąłem następny samolot, wygraliśmy tą misję. Więc ja się z wami żegnam. Tak, statki żeśmy dostali. Zestrzeliśmy 6 samolotów. Jak widzicie, 4,5, ale mamy na gwiazdce. No dobrze, pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Ja się z wami żegnam. Cześć.